Dzień dobry, dzisiaj gościem jest pan Jacek Portliczek, trener koszykówki. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Trochę o koszykówce, ale też o historii koszykówki, mam nadzieję, w Polsce, w Cieszynie. Tak, zgadza się. Jak to się zaczęło? Moje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o koszykówkę, rozpocząłem w szkole podstawowej numer 1. Jestem absolwentem jednej z pierwszych klas sportowych szkoły podstawowej numer 1. Myślę, że najstarszej szkoły w Cieszynie obchodziła swoje stulecie niedawno, gdzie dyrektorem i trenerem równocześnie był świętej pamięci pan Janusz Kunisz, następnie świętej pamięci pan Stanisław Żyła, również prowadził mnie jako trener, i również świętej pamięci pan Leszek Klemczak. Tutaj rozpocząłem swoją edukację, jeżeli chodzi o koszykówkę, no i tutaj jak gdyby się wszystko rozpoczęło. Przechodziłem wszystkie etapy od młodzika, kadeta, juniora. Jeździliśmy wspólnie na obozy, na różnego rodzaju ligowe mecze. Tu również moje pierwsze Mistrzostwa Polski, bo tu graliśmy Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych. No i dalej. Postanowiłem pójść do liceum w Cieszynie, do liceum imieniem Antoniego Osowskiego. Dalej, już wtedy grałem jako zawodnik trzecioligowego Piasta Cieszyn, bo wtedy akurat Piast prowadził i pan świętej pamięci pan Janusz Kunisz był trenerem, potem pan Stanisław Żyła. W ogóle jeżeli mówimy o panu, pan Janusz Kunisz został nazwany ojcem cieszyńskiej koszykówki. On w ogóle rozpoczął w Cieszynie koszykówkę. I on jakby zbudował takie podstawy w Cieszynie. Moje kroki ja skierowałem na studia, bo to była Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W Cieszynie koszykówka grała już wtedy na poziomie drugoligowym. Pamiętam, no, mecze były na bardzo wysokim poziomie i wielu, wielu cieszyniaków mile wspomina ten czas, gdzie hala przy Alei Łyska, no, była wypełniona po brzegi. Ja po studiach wróciłem do Cieszyna, rozpocząłem pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej numer 2. I w momencie, jak nastąpiła taka reorganizacja i wprowadzono gimnazja, udało nam się, podstawą do tego było wybudowanie nowej hali sportowej obok szkoły podstawowej. Wtedy dyrektor pani magister Teresa Tatuś, no tutaj była, no ta hala powstawała w bardzo szybkim tempie i nam to bardzo, bardzo ułatwiło pracę. I razem z panią dyrektor i z moim kolegą, pan Łukasz Kuboszek, razem też uczyliśmy się w szkole, a potem razem pracowaliśmy jako trenerzy, stworzyliśmy klasy sportowe. I jednym z pierwszych roczników gimnazjum, to był rocznik 1990, chłopcy urodzeni w tym roczniku, i 91. Po 4 latach edukacji udało nam się osiągnąć ogromny sukces, bo to był najpierw złoty medal w województwie śląskim w gimnazjadzie województwa śląskiego, a następnie pojechaliśmy na ogólnopolską gimnazjadę do Radomia, gdzie zdobyliśmy 4. miejsce w ogólnopolskiej gimnazjadzie. Naprawdę brązowy medal był, no, mało nam brakowało do brązowego medalu. I to był przeogromny sukces, który spowodował, że jak gdyby na bazie tych chłopaków, którzy razem się uczyli, razem trenowali, udało nam się jakby następny krok. Liceum Ogólnokształcące imieniem Kopernika, tu również powstają klasy sportowe i chłopcy osiągają następne sukcesy, bo to jest 3. miejsce w licealiadzie na województwie śląskim oraz potem złoty medal w licealiadzie i pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski do Gorlic. Ta sama drużyna po jak gdyby takiej reorganizacji klubów, bo po klubie KS Piast Cieszyn powstaje KS Mosir Cieszyn, gdzie wtedy dyrektorem został pan dyrektor Niżnikiewicz. Chłopcy rozpoczęli grę jako zespół trzecioligowy. Ja prowadziłem tą drużynę jako trener i
No, również tutaj bardzo dobrze się jak gdyby udawało nam łączyć, bo chłopcy, nauka gra w trzeciej lidze, także to był taki dosyć dobry etap dla chłopaków. Ja w gimnazjum razem z trenerem Kubowskim kontynuowaliśmy, pracowaliśmy w klubie KS Mostyr Cieszyn, no i wiele ćwierćfinałów, półfinałów Mistrzostw Polski udało nam się osiągnąć z kilkoma rocznikami, także ta praca bardzo, bardzo później procentowała. W roku 2017 udało nam się, ponieważ właśnie KS Mostyr, czy w ogóle Mostyr Cieszyn, jak gdyby przestaje istnieć w Cieszynie i z moimi wychowankami, o których chciałbym tutaj właśnie w tej chwili powiedzieć, bo uważam, że to jest mój największy sukces z tych wszystkich, które przed chwilą tutaj wymieniłem. To są panowie, pan Szymon Kałuża oraz pan Paweł Łysień. Zostają trenerami. Najpierw byli za moimi zawodnikami, uczyli się, ukończyli Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach i postanowili pójść tym samym krokiem, który ja wybrałem, czyli jako trener koszykówki, razem tworzymy klub Stella Cieszyn, który działa obecnie od 2017 roku. I no, z tego co widzimy, cieszy się dużą taką popularnością. Dzieci bardzo chętnie przychodzą na nasze zajęcia. Zajęcia odbywają się na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, w której ja również pracuję, i tutaj ukłon i podziękowania dla dyrekcji, pani dyrektor Katarzyna Służycka. Bardzo nam dobrze się współpracuje i wszystkie możliwe takie imprezy, które organizujemy, czy mecze, które organizujemy, no to się odbywa właśnie na obiektach Szkoły Podstawowej nr 2 w Cieszynie. Ja panu nie chcę przerywać, bo pana historia jest no, urzekająca, to może głupie słowo, ale no, ja nigdy nie słyszałem tak, żeby ktoś tak pięknie opowiadał o historii koszykówki w Cieszynie, ale wejdźmy też, bo wy macie też swoje sukcesy i nawet słyszałem, że gdzieś do Stanów Zjednoczonych jest szansa polecieć, czy nie? Tak, to prawda. Wrócę jeszcze właśnie razem z trenerem Szymonem Kałużą i z trenerem Pawłem, dzięki którym właśnie, bo jestem dumny z ich pracy, z tego co tutaj opowiadałem wcześniej, weszliśmy w kilka programów. Jednym z programów to jest Junior NBA, który niedawno zagościł na terenach Polski. Rozpoczęło się to wszystko na terenie województwa śląskiego. Obecnie troszeczkę widzę, że to zostało rozbudowane na inne województwa. Tak jak pan powiedział, tu jest szansa pojechania właśnie do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że chłopcy uczestniczą w lidze jako zespoły pod szyldem zespołów NBA. Uczestniczą chłopcy w drafcie, tak jak to się odbywa do NBA. Wcześniej byliśmy jako zespół Orlando Magic, w następnym roku byliśmy Chicago Bulls, a w tej chwili trener Szymon był na drafcie i wylosowali chłopcy Milwaukee Bucks, czyli w tym sezonie będziemy reprezentowali jako Milwaukee Bucks i tak jak pan powiedział, chłopcy mają szansę znaleźć się, następnym krokiem jest uczestniczenie w kampach w Europie. Jeden z ostatnich takich kampów to była Hiszpania, a również trafiają chłopcy i mają możliwość wyjazdu do NBA, do Stanów Zjednoczonych. Także no, to jest wszystko moim zdaniem bardzo tak dobrze zorganizowane i bardzo fajnie pomyślane. Jeszcze dwa programy, o których chciałbym wspomnieć. To jest program SMOG, to jest dla takiej najmłodszej grupy dzieci, i program COSM, to już jest dla starszych. Prowadzi teraz właśnie w tym programie jako trener główny trener Paweł Łysień. Trenerem motoryki, ponieważ trenerem motoryki też ma do tego odpowiednie przygotowanie, jest pan Szymon Kałuża i mamy również fizjoterapeutę. Także chłopcy są objęci pełnym programem, tak jak to się dzieje w klubach, takich na wysokim poziomie. Plus jesteśmy monitorowani przez Polski Związek Koszykówki. I tutaj chciałbym dodać,
że właśnie nasi wychowankowie, to jest Kajetan Misztal z rocznika 2007 oraz Oliver Botorek z rocznika 2009, znaleźli się niedawno w kadrze narodowej. Kajetan Misztal znalazł się w MU15. W czasie wakacji oglądaliśmy go na Mistrzostwach Europy kadr. I Oliver Botorek również będzie za niedługo, myślę, że w następnym roku będzie rozgrywał w kadrze narodowej swoje mecze. Także to są nasze ogromne, no bardzo duże sukcesy. Tak, słychać właśnie, że proszę Państwa, człowiek samym chlebem nie żyje, nie samym chlebem człowiek żyje, ale widać i słychać, że tutaj pan Jacek Borkliczek na pewno żyje koszykówką i wszystkim, co jest związane z tym sportem. Ja myślę, że nie ma pan czasu na nic innego. Zgadza się, to prawda. Od rana do wieczora koszykówka i w szkole prowadzę klasy sportowe, popołudniami treningi w klubie Stella. Ja jeszcze bardzo chciałbym wszystkich zachęcić. Udało nam się w tym roku, przepraszam, w tamtym, rozpoczęliśmy również treningi dla dziewcząt, czyli prowadzimy w naszym klubie Stella i pracę z dziewczynami, i pracę z chłopakami, zaczynając od najmłodszych. I tu chciałbym nawet zaprosić do naszego przedszkola. W przedszkolu prowadzi moja żona, pani Stanisława Bortliczek, grupę. Także bardzo chętnie wszystkich rodziców, dzieci zapraszamy i chłopców, i dziewczynki do naszych grup na treningi do klubu sportowego Stella Cieszyn. Organizujemy oprócz treningu, no to są trzy wyjazdy na obozy sportowe. W tym roku byliśmy w Biłgoraju. Organizujemy kampy, już mamy za sobą trzy takie kampy w Węgierskiej Górce. Z wielką, widzę, taką przyjemnością dzieci uczestniczą w naszych imprezach, które organizujemy. I widzę również zadowolenie, wielkie zadowolenie rodziców, którzy są bardzo no, mile później zaskoczeni, jak syn czy córa wracają i no, są zadowoleni po takim wyjeździe. Czyli przyszłość koszykówki w Cieszynie rysuje się w dość dobrych barwach z tego, co tutaj od pana usłyszałem. No i tego życzę, żeby tych sukcesów było coraz więcej i tej radości z uprawiania, bo w sumie o piłce nożnej słyszymy wszędzie, a o koszykówce to czasami bywa różnie z tym. Tak, bardzo, bardzo dziękuję. A tak jak pan powiedział, koszykówka właśnie, cieszymy się, bo się właśnie ostatnio pnie w górę. Czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy czy ósme miejsce na Mistrzostwach Świata. Wielkie osiągnięcie i bardzo, bardzo życzyłbym właśnie koszykówce i naszej cieszyńskiej, żeby jeszcze wielu chłopaków czy dziewczyny za niedługo znalazły się w kadrze narodowej. I żebyśmy mogli, no, tak, po prostu tak dalej pracować, jak pracujemy. Jacek Bortliczek był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.